Siema wszystkim, z tej strony Ninja Games, a oto jest kolejny odcinek z gry LEGO Star Wars Skywalker Saga. Więc zostawcie łapki w górę, subskrybujcie ten kanał, no i lecimy do misji. A mianowicie do Wielkiej Świątyni. Bitwa kosmiczna? Dobra, czyli po prostu najpierw walka, tak? Chyba tak. Dobra, najpierw walka, potem misja. No, może też tak być. Okej, i teraz możemy przejść do misji, czy jeszcze nie? Aha, dobra, chyba już możemy lecieć, dobra. Wielka Świątynia. Wiecie co, skoro tutaj jesteśmy, nie? To byśmy sobie... Dobrze widzieć, że żyjecie. Proszę, idźcie szybko do centrum dowodzenia. Generałowie czekają na te plany. Tak, tak, zaraz pójdziemy. Czekają na was w środku. Księżniczka przybyła. Ja bym chciał sobie zdobyć tą tutaj plotkę. Jeśli by się dało. O, tam jest. Tylko czy tam damy radę jakoś dolecieć? Chyba nie. No bo tutaj by nam się przydał jakiś taki, jakby to powiedzieć, zbieracz. Więc nie mamy w składzie jeszcze zbieraczy. Więc raczej nic z tym nie zrobimy na razie. Dobra, i gdzie musimy iść? Chyba dalej na górę, nie? Idziemy. Na górę, na górę. Macie te plany? O właśnie. Szybko, musimy je natychmiast przeanalizować. Trzymaj się celu. Stacja bojowa jest silnie chroniona i dysponuje siłą ognia większą niż nawet połowa floty. Analiza dostarczonych nam przez księżniczkę Leję planów pozwoliła znaleźć słabość. Mały, jednoosobowy myśliwiec powinien przedrzeć się przez zewnętrzną osłonę. I fajnie. Dostatków. I niech moc będzie z wami. Zawsze. Ten sobie poszedł. No, w sumie dostał kasy i poszedł. O kurde. Ustawić skrzydła w pozycji bojowej. Tu Czerwony 5, atakuje! Współczuję. Lecę z tobą, szefie. Okej. Będzie jak w kanionie żebraków na wyścigach. Dokładnie. Myśliwce nadlatują z trzeciej. Luke, zaufaj instynktowi. O, Ben Kenobi. No i dobra, lecimy. Jeśli chcecie wiedzieć, skąd mam prawdziwego Jedi, to zacząłem poziom jeszcze raz. A czemu? To obejście, to jeśli chcecie wiedzieć czemu, to obejście sobie odcinek, gdzie walczyłem gdzie walczył Obi-Wan z Anakinem. To właśnie tam wszystko macie wytłumaczone. Dobra, okej. Dobra robota, ale to jeszcze nie koniec. Wiadomo. Poczynamy właśnie zejście. Postaraj się trzymać myśliwce daleko od nas, ale pan. Ale wam powiem, że nawet jak zaczynam grę właśnie od... Jeśli przechodzę od nowa jakiś poziom, to i tak fajnie go przechodzę, bo... No,
ja Lego bardzo lubię, więc... Więc właśnie nic tutaj się nie zmienia. Że na przykład, o, że coś mu się udawać, bo coś... Takie fajne te, nie? No, a jednak nie, ja tutaj naprawdę się fajnie bawię. Dobra. Okej. Darth Vader. Sam ich zniszczę. Osłaniać. Luke, uważaj, młody. I jakaś siory mają. Byś się podzielił tutaj, Anio. Dobra. Ten ma osłonę tam. Ale okej. Damy radę. Dobra, musimy wziąć torpedę. Przejdźmy torpedę, czy nie? Chyba nie. O, teraz mamy. Nie, gdzie ja ją wysadziłem? Ale to przez tą górę. Przeszkodziłam. Tak, tak, wiem, Obi-Wanie. Spokojnie. Ja tutaj wszystko wiem, co robić. Tylko, że po prostu... Muszę tutaj mieć te torpedy. O kurde, statek nam się fajczy. O nie, że... Dobra, rzuć. Jeszcze tylko dwa. Dobra. Rzucaj. Super. Dobra. Jeszcze tylko jedna torpeda i będzie wszystko. Strzelaj w małe wyloty. Wiadomo, Obi-Wanie, przecież strzelam. Okej, słuchajcie, to by było już na tyle. Ja bardzo wam dziękuję za uwagę. Jeśli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz możecie również zasubskrybować mój kanał. Ten odcinek jest trochę taki krótki, no ale cóż, taka misja jest krótka, więc nic raczej na to nie poradzę. Nic na to nie poradzę, bo że te misje są takie krótkie, czasami. Bym rozpoczął drugą misję, ale... Dobry strzał, młody! Jeden na milion! Pamiętaj, moc będzie z tobą. Zawsze. Zawsze. No, niech moc będzie z wami. No, i tutaj już mamy zakończenie, nie? Tej całej... czwartej części, więc naprawdę jest mega. Zobaczcie, wszyscy dostali medal, a Chewbacca nie, biedny, nie? Typi, on nawet dostał. Ten tutaj pan, R2D2 nawet. A Chewbacca nie. Thank you.